i dojdziemy do miejsca docelowego. Tym razem będą to samochody wojskowe, między innymi są też autobusy i różne ciężarówki. Zamierzam wam pokazać wszystko dzisiaj. Mam nadzieję, że bez problemu się tam dostanę. W zasadzie jesteśmy już na miejscu. Tam widzimy już kilka egzemplarzy. Wygląda na to, że można swobodnie tam wejść. Ale czy na pewno, to się okaże za chwilę. Dobra, widzimy się na miejscu. Tak wygląda teren wokoło, same pola, a tutaj zaczynają się już samochody. Tutaj pierwszy egzemplarz, jaki widzimy, to DAF. A kolejne to już ciężarówki wojskowe. Mercedesy. Nawet autobus jest. Bardzo fajnie, jest troszeczkę zróżnicowanie. Będzie co oglądać. Muszę przyznać, że całkiem w dobrym stanie są samochody. O, widzimy, że można wejść do autobusu. Spróbujemy, ale z drugiej strony. Co to za autobus? Na pewno jest to Renault. Przed chwilką było otwarte. Dzień dobry. Bileciki do kontroli. Nie wiem jak wy, ale nie lubiłem tego. Tutaj mamy... Patrzcie, kluczyki są nawet w środku. Nie. Akumulator pewnie wyczerpany. No, a siedzenia jak siedzenia. Nic konkretnego tutaj nie ma. Ale obok widzimy całkiem ciekawą ciężarówkę. A tutaj kolejne drzwi. Mogę się założyć, że otwarte, a ja się tam wciskałem. O, tutaj będzie fajnie widać. Z góry widok. Tu kolejny autobus. Może należały takie wozy do straży pożarnej. Zobaczcie, węże są u góry. Najprawdopodobniej tak. Mamy nawet koparkę. Koparka, cysterna. No fajnie, fajnie. Dobra, wychodzimy. Bardziej by mi zależało, żeby wejść do takiego wozu. Nie, jednak zamknięty. Do takiego wozu militarnego. Myślę, że jest o wiele ciekawsze niż autobus. Ale fajnie, bo tutaj widzimy, że kluczyki są wszędzie w środku. Radio. Pewnie oryginalne. Nowszy autobus. Zobaczcie, na francuskich blachach. To teraz już wiemy, że są sprowadzone z Francji. Nie wiem z jakiego powodu. Kolejny autobus. Zobaczcie, tutaj również jest kluczyk w środku. Próbujemy. Alkomat? Chyba tak.
zakryte. Nie idzie wejść. O kurde, ale monstrum. Komatsu. Japońskie. Wejdziemy na gąsienicę i spróbujemy wejść do środka. O kurde, otwarte. Masakra, w takiej dużej jeszcze nie siedziałem. Kogut. O! Ale monstrum. Zobaczcie całe oprzyrządowanie. O kurde, jaki dziwny. Mijają się. Najgorzej by było, jakby odpaliła. Idziemy dalej. Tu mamy te francuskie. Ciekawe, czy otwarte. Nie, francuskie zamknięte. Cysterna. No smoking. Zapewne wieziono paliwo. A to co? Też chyba jakaś cysterna. O kurde, ile tych aut tutaj jest. Nawet walec. Ale piękne Volvo. Do tego muszę wejść. Mam nadzieję, że będzie otwarte. O kurde, ale gigant. Zamknięty, kurde, ale szkoda. No to nic, no będę wchodził tylko do tych, które są otwarte. Nie będę kombinował. A to co? O kurde. Ale zobaczcie, ile tych aut jest. Muszę wejść na górę, na jedno z nich i pokazać wam, jak wygląda widok. A tutaj co? Zwyżka. Już kiedyś siedziałem w takim koszu, wycinając drzewa, więc nie jest mi to obce. Instrukcja się już zniszczyła troszkę. Te auto mnie ciekawiło, ale bardzo duże. W środku dużo miejsca. Kabina dość spora, nietypowa. Dobra,
Idziemy zobaczyć straż pożarną. Otwarta. Ale jaja. Jesteśmy w środku straży pożarnej. O kurde, zobaczcie ile tu oprzyrządowania. Oczywiście kluczyki są. A tutaj mamy schodki, zobaczcie. W środku wewnątrz kabiny są schodki, ale gdzie one prowadzą? Są jakieś włazy. Dobra, wychodzimy. Nie próbuję zapalać. Mimo to, że wszędzie są kluczyki, bo jeżeli odpali faktycznie, to może nas ktoś usłyszeć. Tak naprawdę to lepiej, żeby nikt nie wiedział o tym, że sobie tutaj chodzimy. Kolejna renówka. Konkretna fadroma. Ten manto wygląda jak nówka. Odmalowany. Tutaj kolejny taki sam. Jak widać, duża część to z Francji. O, jest otwarty. Można zerknąć tutaj. Co to za machina? O kurde. Ciekawe, czy tutaj są kluczyki. Nie widzę. Co tu się wyrabia? Skąd tutaj tyle aut? Tu mamy jakieś pomieszczenie. Ciekawe, czy aktualne. Zastanawia mnie, czy można do niego wejść. No, samochodów tutaj jest mnóstwo. Nie spodziewałem się, że aż tyle tego tutaj będzie. Ale bardzo mnie to cieszy. Przynajmniej mam wam co pokazać. Idziemy zobaczyć, co to za pomieszczenie tam jest. A tutaj? O kurde. Telewizory ktoś rozwalił. Jakieś centrum dowodzenia.
korek. 750. Słyszałem czyjeś głosy. Najprawdopodobniej jakieś biuro. Zobaczcie. Sporo czasu nikt tutaj nie zaglądał. Tak, to musiało być biuro. Cukierki. Słychać tam ludzi. Obok jest jakaś firma chyba działająca. Całkiem fajnie tu było kiedyś. Parkiet drewniany. Kominek. Czyli złomiarzy tutaj jeszcze nie było. Bardzo mnie to cieszy. Lepiej pójdziemy w tą stronę. Lepiej się oddalać od tych głosów, które tam słychać. Widziałem tam gdzieś walec. O, tu jest. Jeszcze nie siedziałem w walcu. Może się uda dzisiaj. Tak jest. O kurde, ale drzwi ogromne. Nie, spokojnie, jeszcze nie zamykamy. Zamkniemy na końcu. Panowie i panie, oto i walec. Asfaltowych dróg stałyby walec.
przyrządowanie. Ale wspomaganie. Nawet na stojąco działa. Tutaj jakiś dźwig. Kopareczka. Mamy zaliczony walec. Tutaj kopareczki. Myślę, że to dobry moment, żeby zakończyć eksplorację. Dzisiaj odwiedziliśmy naprawdę fajne miejsce. Zobaczyliśmy dużo samochodów. Głównie były to ciężarówki. Lodowisko. Strasznie wieje. Wejdziemy sobie do autobusu. Tam zawsze ciepło. Miejsce, w którym można sobie usiąść i spokojnie pogadać. Mam nadzieję, że dzisiejszy film podobał wam się. O, mikrofon. Także w tym miejscu zakończymy eksplorację. Na razie, trzymajcie się i do zobaczenia na moich kolejnych wyprawach. Na razie.